Ze zmiennym szczęściem zakończyły się mecze jaworznickich drużyn piłkarskich podczas tego weekendu. Komplety punktów wywalczyły Zgoda i Ciężkowianka. Kolejny raz przegrała Szczakowianka Jaworzno. Podopieczni trenera Andrzeja Sermaka ulegli na wyjeździe ostatniemu w tabeli Piastowi Strzelce Opolskie 4-1. W 17 minucie meczu rzut karny wykorzystał Paweł Sermak i Szczaksa prowadziła 1-0. Taki wynik utrzymał się do przerwy, ale w drugiej odsłonie to gospodarze strzelali do jaworznickiej bramki. Najpierw w 64 minucie rzut karny wykorzystał Jakubczak, 10 minut później na 2-1 dla Piasta strzelił wolny, a w 89 i 90 minucie gole zdobył Korchut. To kolejna porażka Szczakowianki w rundzie wiosennej. Naszej drużynie nie udało się jeszcze wywalczyć żadnego punktu w tym roku. Po 20 kolejkach Szczakowianka zajmuje nadal przedostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 10 punktów. 19 kwietnia biało-czerwoni zagrają u siebie z Ruchem Radziąków. Początek meczu o godzinie 13. Komplet punktów zapewniła sobie Zgoda Byczyna, która w sobotę na stadionie w Szczakowej podejmowała UKS Regulice. Na chwilę obecną Zgoda po 16 kolejkach zajmuje 5 miejsce w tabeli z dorobkiem 25 punktów. W następnej kolejce Zgoda zagra na wyjeździe z MZKS Alvernia w sobotę o godzinie 15:30. Ostatni mecz w rundzie zasadniczej rozegrała Ciężkowianka Jaworzno. Ciężkowicki Walec tym razem ograł Jutrzenkę Ostrężnica 5-2. Do przerwy utrzymywał się rezultat 1-1. Zwycięstwo nie zmieniło sytuacji w tabeli. Ciężkowianka nadal zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 33 punktów. Strata jednego oczka do lidera Polonii Luszowice. Ciężkowiczanie zagrają jednak w playoffach o awans do A-klasy.